Pomimo osłabienia cen skupu surowca, ceny polskiego koncentratu soku jabłkowego utrzymują się na euro 0,5 euro 10 za kilogram. Dzieje się tak, ponieważ dostawy koncentratu soku jabłkowego są nieco ograniczone, po tym jak branża sokowa skoncentrowała się na produkcji soku NFC podczas pandemii. Ponieważ był to produkt lepiej sprzedający się w krajach europejskich, gdzie dodatkowo transport nie jest utrudniony, szczególnie w zestawieniu z problemami z dostępnością i rosnącymi cenami frachtów międzynarodowych. Średnia cena eksportowa soku jabłkowego NFC z Polski wyniosła w marcu bieżącego roku 360 euro za tonę, a cena eksportu do Niemiec 330 euro za tonę. Chińskie ceny koncentratu soku jabłkowego ostatnio nieznacznie spadły. X-Docs na wschodnim wybrzeżu USA notowane są za 1745-1860 dolarów za tonę. Jednak dostawy są pod silnym wpływem wąskich gardeł w globalnej żegludze. Według najnowszych prognoz Brazylia wyeksportuje w tym roku 1,5 mln ton soku pomarańczowego, to jest o 18 tysięcy ton więcej niż w poprzednim sezonie. Obecnie ceny wynoszą około 2000 dolarów za tonę bez cła w Rotterdamie i na rynku spekuluje się, że wzrosną o kolejne 100 do 200 dolarów za tonę. Brazylia dostarcza sok własnymi tankowcami, więc głównie wzrost stawek fraktowych nie ma dla tego kraju bezpośredniego wpływu. Niemniej jednak z pewnością zechcą skorzystać z trendu wzrostowego cen w transporcie morskim. Ceny kontraktów futures na sok pomarańczowy już rosną i zbliżają się do poziomu 1,22 dolara za funt dla kontraktów wrześniowych. Unia Europejska pozostaje głównym kierunkiem eksportu brazylijskiego soku pomarańczowego, przyjmując około 70% całego eksportu tego kraju w okresie od lipca do kwietnia.